21:52. I tak, po kilku dniach przerwy, bo opuściliśmy jacht, musieliśmy niestety skoczyć do domu. Były takie sytuacje rodzinne i niestety pozostawiliśmy. No ale przez ostatnie dni, w dniu dzisiejszym również, cały czas przelewa. Przelewa deszczem. Pozostaje tylko telewizja. Teraz przyjechaliśmy na wieczór i przed chwilą była takie, są dziwne, znaczy cały czas w sumie pada. A zobaczymy tam trochę na świat. A są takie momenty, gdzie naprawdę pada jak dosłownie z węża strażackiego. W tym momencie, no co, solina lekko kropi. 5 minut temu lało się jak z cebra. I tak systematycznie co 20 minut. Tam na jakimś ośrodku saksofon. Ale teoretycznie trochę pusto. Na niektórych jachtach jakieś tam światełka się świecą. Damy dzisiaj chyba co? Przy piwku pewnie, jakimś tam wieczorkiem. Spać, co przyniesie jutrzejszy dzień. Nie wiadomo. Ale prognozy nie są za ciekawe. Generalnie cały czas przelewanie deszczem. Nie mam nic oprócz siebie, gniewne moje serce, w widwamie nieba. Nie drży, nie płacze i nie lęka się już wcale, bo niczego nie ma, wszystko zostało stratowane. Piękną moją skło gwałcili osadnicy za końmi na sznurach, powlekli nasze dzieci. Mój mściwy nóż bólowcom sprawił okrutny, a dzikie psy pożarły się o ich skalpy, gdym je im rzucił. I okazuje się, że jest miłe zaskoczenie. Lokal, o którym tyle lat jeżdżąc tu nigdy nie byłem. Wspaniały rollbar, wspaniałe ognisko na żywo i muzyka na żywo. Bieszczadzkie przysmaki, Smalec, Ogóry. Upustwia płonące Reboliny. Wiewiórczo zajmiemy stół chyba na to wychodzi. Zbawionych w góry jesiennych wędrowców wiarą, że życie cudem.
tyle się dzieje, że nawet nie ma czasu cokolwiek nakręcić. Generalnie to jestem właśnie po kąpieli wieczornej. A gdzie? No dzisiaj opuściliśmy port. Na dziko, daszek zrobiony. Tam obozowisko. Za chwilę będzie ognisko. Jachty przycumowane, Genia jacht. Radka jeszcze jeden z tyłu. W oddali jeszcze jakiś wycieczkowiec płynie. I generalnie super. Zrobiła się teraz flauta, czyli jeziorko spokojne, chociaż środkiem coś tam jeszcze ciągnie. No i to są właśnie te klimaty, które, na które człowiek dosłownie cały rok czeka. Można poużywać. No to nie wiem, do później, w każdym bądź razie. Sobota. Nastąpiła zmiana w końcu pogody. Wieje dzisiaj pięknie. Dzień słoneczny. Rozwarłem swoją mapkę. Całkiem fajna mapka. Szkoda jeziora Solińskiego. Szkoda tylko, że jest poświęcona praktycznie tej jednej części Soliny, a nie ma tej drugiej, która jest tutaj jeszcze dłuższa, idzie na Hreft. W każdym bądź razie jesteśmy... Generalnie to jesteśmy tutaj. Wyspa Energetyka, port Zjawa. I tak. Tymczasem jeszcze kawa. I za chwilę pewnie ze sportu wypłyniemy. Pogoda wzór. Pogoda wzór, jachty wypływają. Co i my uczynimy pewnie zaraz. W zabluskwionym pokoju nad salunem kołysze się leniwie kandelabr na sześć płomieni. Rozwodniona łyski przegryza się w szklance. Wspominam kolejne wyzwania jak w transie. Pierwsza śmierć hutnego młodzika w Montanie. Jedna świeca na kandelabrze już nie płonie. Drugi w Kalifornii spoczywa pod sekwoją. Kolejne światło gaśnie w mroku. Trzeci w Teksasie legł w piachu. Trzy światełka jarzą się skromnie. Czwartego ziemia przykryła w żyznej Karolinie. Przy dwóch świecach pogrążam się w otchłani. Dlaczego nie mogę ich znowu zapalić? Zadaję sobie pytanie. Zapora Solińska i idziemy do Soliny. Tam do centrum. Pstrągi pstrągami, ale dzisiaj ochota na sandacza. Tu można zjeść właśnie. Dużo jest barów fajnych. Na statku, pływająca przystań, rejsy na tych wodach, tu jest kawiarnia, nie wiem czy jest restauracja, też zaraz zapytamy. I do centrum. Lody Magnum. No, tu jest dużo atrakcji dla takich osób, które na przykład więcej są na brzegu lub gdzieś tutaj na plażach. Także są budki, sklepiki. O, może coś sobie znajdę właśnie. Na tym kończę. Idę do budki. Wejście do budki zakończyło się zakupem spodenek kąpielowych. No to było do przewidzenia. Okulary dla każdego. No niby jakie to okulary były dobre?
Na pięterku fajna restauracja, rybiarnia właściwie. Nazywa się Zenit. My tu byliśmy już co prawda, a właściwie to co roku dobijamy. Ale generalnie możecie śmiało każdym jachtem dobić. Są tam przystanie, tylko akurat z miejscami na łódki to tu jest krucho. Albo do brzegu, bo przy tym pomoście głównym, gdzie wypływają te statki wycieczkowe, rejsowe z ludźmi, no to tam jest tak generalnie dwa miejsca. Mają tak z boku, od czoła i z boku. No, nam się dzisiaj udało, nie było nikogo, no to przycumowałem się przy tym pomoście Kei. No, dycha za godzinę, ale tu warto przyjść na rybkę, kurde. Na przykład na sandacza. Dobry jest. My mieliśmy ochotę właśnie dzisiaj na sandaczyka, dlatego przypłynęliśmy tu. No i w ogóle tutaj, kto lubi takie o, od czasu do czasu. Uliczki, alejki, to będzie w swoim żywiole. Tymczasem czekamy na rybę. A jaki ma? Do zobaczenia. Do mnie numer 39. Dzisiaj dzień nie na żaglach, lecz na spacerowo, turystycznie w okolicach. Następna zapora w Myczkowcach. Zaraz dosłownie parę kilometrów od Soliny, od głównej zapory i jeziora Solińskiego. Jest następna, kolejny, tu jezioro Myczkowiec, jakie Myczkowce mniejsze. Następna rezerwa i... Mianowicie, co mi się spodobało, typowe, charakterystyczne jeszcze przystanki bieszczackie. Typowy bieszczacki przystaneczek. Jeszcze były takie gdzieś całe drewniane. Jakieś tutaj mapki, rozkład jazdy zaklejony. A tutaj jest drugi. PKS pod spodem. I stąd możecie przy jakimś kawałku szczęścia siądziemy i zaczekamy na przyjazd PKS-u. Być może będę czekał do września, a być może do października, ale jak coś przyjedzie, to na pewno stąd odjadę. Pozdrawiam. Magda chyba się przyłączy. A na ten okres oczekiwania wziąłem sobie leżajsk. No to czekamy na przyjazd PKS-u do września. Na zdrowie. I słuchajcie, co najlepsze, to się myliłem. Przyjechał PKS i to prawdziwy autosan. Cholera. Kurczę, jakbym wiedział, to bym wsiadł do niego. Nawet kupiłbym bilet i pojechał gdzieś do następnego przystanka. Nawet dymi, kurde, jak w 80-tych latach. Ale czad. Panie kierowniku,
pan pogoni to pudło. Ja do rana, a za oknem już półmrok. Na zachodzie byłem, brat w lazarecie umiera. Coś go żre od środka, rak czy inna cholera. A los jak nóż jabłko i nas podzielił. Ja tu na wschodzie, on po drugiej stronie. I czasu nie było, co by siąść, pogadać. Ostatnio to u szwagra, chrzcił wtedy dorosłego, już dzisiaj Marka. Tymczasem Magda wyciąga mnie do jakiegoś parku miniatur, tutaj tych bieszczadzkich cerkwi, kościółków, których jest mnóstwo. Są tutaj wszystkie razem zrobione miniatury. Nie wiem, czy tam się nam uda dojść, czy nie. Ach, tutaj, dobra. Ale całkiem tutaj też przyjemnie, fajnie. I taki upalny dzień, dzisiaj generalnie nie wiało prawie nic, jakaś tam jedynka, więc stwierdziłem, że zostawiamy łódkę w porcie i robimy zwiedzanie sobie. Taką turystykę inną. Poranek następny, nawet ja już muszę w telewizor popatrzeć. 16 sierpnia, to jest bardzo niepozytywna data. Oznacza coraz bardziej zbliżający się koniec sezonu. Poranek w nocy przeszła, właściwie to kotłowało się od błyskawic. O godzinie 4 nad ranem się obudziłem. Madzia zresztą też. I miało nie padać, wszystkie prognozy pogody pokazywały 0% deszczu, natomiast padało i to dość solidnie. A później gdzieś poszło, nie wiem, do godziny pewnie 7 rano około padało. I dziś jakiś wietrzny dzień, telewizja, propaganda mówi, że po południu w całej Polsce. No nie wiem, zobaczymy. Jest tak super, kurde, że trochę się wkurzam. Jeszcze ze 2-3 dni. Robimy śniadanie i układamy plan dnia. Zobaczymy, co dalej. Tymczasem spójrzmy na świat. Cała Keja się w zasadzie już obudziła. Jedni jedzą śniadanie w tawernie. Na razie super.